powiem o tym, co się wydarzyło w kwietniu, podsumowaniu kwietnia, w naszej serii podsumowań. W kwietniu, który był niezwykle wyzwaniowy, ciężki, ale też mamy swoje plusy. Mimo całej tej sytuacji mamy swoje plusy i dzisiaj o nich opowiem. Przechodząc od razu do rzeczy, ja nazywam się Marcin Kowka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i cieszę się, że tutaj ze mną jesteś. Mam nadzieję, że z każdego z tych odcinków o podsumowaniach wyciągniesz dla siebie też coś dla swojego biznesu, coś dla firmy, w której pracujesz, z którą współpracujesz, którą rozwijasz. I dzisiaj przejdziemy przez taki standardowy nasz schemat, czyli najpierw powiem, co się wydarzyło, później z czego jestem szczególnie dumny, co można było zrobić lepiej i jak, wyciągając te wszystkie lekcje, mając jakieś plany, co planuję w najbliższym czasie. Po kolei przechodząc przez różne moje biznesy i firmy, no to na początku może zacznę od rzeczy pozytywnych. W eMediatorze można powiedzieć, że dzieje się dobrze jako firma oddłużeniowa, no mamy bardzo dużo pracy. No to jest odzwierciedlenie raczej tego, że w Polsce dzieje się źle, tak? Czyli jest naprawdę dużo osób, które dotychczas nie musiało korzystać z pomocy z firm oddłużeniowych, no teraz musi, tak? No niektórzy próbują sobie załatwić coś sami. No ja też nagrywałem materiały już wcześniej na temat tego, w jaki sposób, na co uważać, tak? Jak zarządzać finansami w czasie kryzysu, no to wtedy jeszcze dużo osób mówiło, że jaki kryzys, nie? A teraz wszyscy lecą po te wakacje kredytowe, na które nawet nie czytają tych regulaminów. Z tego, co widziałem statystyki, to 900 tysięcy wniosków zostało złożonych o wakacje kredytowe, pozytywnie rozpatrzonych około 700 tysięcy. Zakładam, że te 200 to po prostu jeszcze mają czas na podjęcie decyzji i że mało będzie odrzuconych tych wniosków. Natomiast też czytajcie, co tam jest napisane, bo my też dużo tych rzeczy przeanalizujemy. Natomiast najwięcej mamy pracy z upadłościami konsumenckimi i restrukturyzacją biznesu. Natomiast tak sztukowo to najwięcej mamy upadłości konsumenckich i to zbiegły się dwie rzeczy. Po pierwsze mamy tutaj no, sytuację, o jakiej większość z nas po prostu w życiu nie miało takiej sytuacji, jaka jest teraz jako kryzys, problem z pracą, z dochodami. Jeżeli już ktoś miał wcześniej problem z płynnością, no to teraz to jest takie dobicie. A dodatkowo była nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej, więc też jakby nowe prawo spowodowało, że łatwiej jest ogłosić upadłość konsumencką. No więc my tutaj naprawdę robimy takie wyniki, że nie spodziewaliśmy się tego i to jest rzeczywiście coś pozytywnego, tak? Gdzieś w zeszłym miesiącu prawie 700 osób się zgłosiło. No nie wszyscy wiadomo zostaną klientami, tak? Ale no 700 zgłoszeń to jest przeogromny wynik. No i jest co robić. No i to też z takich rzeczy, można powiedzieć, pozytywnych, to to, że będziemy wznawiali rekrutację. Tak jak jeszcze miesiąc temu musieliśmy parę osób zwolnić i akurat nie w eMediatorze, tak? Ale ogólnie w naszych firmach. Tak tutaj pierwszy taki fajny sygnał, że zaczynamy tutaj rekrutować. Jeżeli ktoś z Was szuka też pracy, bo to nie jest jedyna firma, w której będziemy rekrutować, to zapraszam do śledzenia moich mediów społecznościowych, Instagram, Facebook, LinkedIn, dlatego że ja tam też bardzo często udostępniam te ogłoszenia, które są z którejś z naszych firm. Więc jeżeli teraz jesteście w takiej sytuacji, gdzie szukacie pracy, no to, to myślę, że tym bardziej warto, oprócz tego, czym na co dzień się tam normalnie dzielę. W kancelarii prawnej można powiedzieć, że i plusy, i minusy. Z jednej strony kilku nowych klientów, bo i gdzieś tam ludzie poczuli rzeczywiście, że trzeba przeanalizować i posprawdzać i restrukturyzacje sądowe w biznesie się pojawiły ciekawe. Natomiast no też gdzieś widzimy, że niektórzy nasi klienci ograniczają po prostu abonamenty, tak? Więc jeżeli mieli już dotychczas dobrze poukładane, no to teraz mówią, dobra, my nie podpisujemy nowych umów, nie mamy co tam za dużo analizować, zmniejszamy abonament, czy też po prostu schodzimy do minimum, nie dajemy żadnych dodatkowych zleceń. I to jest bardzo ciekawa lekcja, bo dla mnie jako przedsiębiorcy, jako właściciela, współwłaściciela kancelarii, no tak sobie myślę, że ile razy my mówiliśmy o tym, że w dobrych czasach trzeba się zabezpieczać na złe, tak? I teraz cieszę się oczywiście z tych wszystkich nowych klientów, którzy przychodzą i mówią, że chcą, teraz muszą coś ogarnąć, coś zrobić i o ile to są pozostałe jakby rzeczy inne niż tam restrukturyzacja sądowa, no to można było zazwyczaj to zrobić wcześniej. Ta restrukturyzacja jest czymś, co jest adekwatne, można powiedzieć, w czasie. Natomiast właśnie ci, którzy teraz mówią, trochę ograniczamy, tak? I schodzimy z tym abonamentem, to ja sobie myślę, właśnie o to chodziło, tak? Przez tyle lat pracujemy nad tym, żebyście w trudnych momentach byli pozabezpieczani, żebyście funkcjonowali i żebyście teraz nie musieli dodatkowych kosztów ponosić. Także to jest
Z części rzeczy tutaj jakby cieszę się z jednego i z drugiego, tak? Z jednej strony mamy nowych klientów, a z drugiej tak zadbaliśmy o naszych obecnych klientów, że nie dość, że funkcjonują, to jeszcze niektóre koszty mogą sobie spokojnie ograniczyć na jakiś czas, spokojnie przejść przez ten trudny dla nich czas i za jakiś czas pewnie jak będą mieli nowe pomysły, będą się rozwijali, to z powrotem wrócimy do wyższych abonamentów i będzie to wszystko fajnie funkcjonowało. Windykacji jest delikatnie gorzej, natomiast jeżeli chodzi o samą ilość wpłat na etapie polubownym, dlatego że to, co zauważyłem, to na windykacji komorniczej spadło, natomiast delikatnie, bardzo mało, to jest bardzo ciekawe, jestem bardzo ciekawy, jak będzie w kolejnych miesiącach, myślę, że po prostu jeszcze okresy wypowiedzeń może nie wszędzie weszły. Ale tutaj jest tak i powiem, że jest dużo lepiej niż się spodziewałem. Jest gorzej niż było, ale jest dużo lepiej niż się spodziewałem, że będzie. Nadrabiamy to tym, że po prostu dużo klientów się zgłasza. Tak? Dużo osób nam zleca teraz windykację na początku polubowną. Już wiemy, że to gdzieś tam się przekształca w windykację sądową. Oczywiście czekamy, aż sądy się otworzą, ale już wiemy, że te zlecenia są i tutaj myślę, że też będzie całkiem nieźle. Konfronter. No i tutaj powiem Wam, jako porównywarka finansowa, to dostaliśmy po dupie strasznie, dlatego, ale nie dlatego, że jest koronawirus, bo tu ludzie potrzebują finansowania jak najbardziej, no tylko, że weszły nowe obostrzenia i firmy chwilówkowe po prostu się zawijają, tak? Część zostaje, natomiast bardzo duża część firm chwilówkowych się zawija, bo ograniczyli, jakby rząd wprowadził w tarczy tamtej 1.0, wprowadził ograniczenia możliwości zarabiania na kosztach pozaodsetkowych. No i tutaj dużo osób mówi, o dobrze, wreszcie należało tak zrobić, no tylko, że jak popatrzymy na rentowność tych firm, to im się po prostu nie opłaca teraz działać, tak? I rzeczywiście przestają to robić, albo udzielają tylko swoim obecnym klientom. No i tutaj dostaliśmy tak mocno, tam też najwięcej było zwolnień w pierwszym momencie i o tym jeszcze za chwilę powiem, czy one były słuszne, czy nie, ale tak, tam było rzeczywiście sporo, no jakby sporo dostaliśmy po łapach, ale jakie tutaj mamy plusy, no to plusy są takie, że zaczęliśmy działać międzynarodowo i już jesteśmy przygotowani do działania w dwóch krajach, z czego w jednym już działamy. Na Ukrainie już zaczęliśmy działać, a w Hiszpanii jesteśmy gotowi i w momencie, kiedy to jakby nagrywam, to już działamy, tak, natomiast to było pierwszy dzień po majówce odpalenie Hiszpanii. Byliśmy na koniec kwietnia już gotowi, ale nie chcieliśmy na ten weekend odpalać tam kampanii, więc stwierdziliśmy, dobra, ten jeden dzień tylko dla jakby idei, nie będziemy się z tym szarpać. Zrobimy tak, żeby odpalić to dzień po i wszystko kontrolować fajnie. Na maj mamy zaplanowane kolejne dwa kraje. Także czy możecie mnie też później, jak słuchacie, regularnie rozliczać z tego, tak? Czy za miesiąc powiem o kolejnych dwóch krajach, czy się wyrobimy? Mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak rzeczywiście będzie. No i to jest plus. Co prawda tam to nie jest tak, że tam od razu, wiecie, zarabiamy, nie wiadomo co, ale są bardzo pozytywne sygnały i już widzimy, że na Ukrainie powinno być dobrze. Powinniśmy tam rzeczywiście zagościć na dłużej i skalę robić odpowiednią. Także, no, można powiedzieć, długo się przymierzaliśmy już, och, ile spara, tak gadaliśmy o tym, żeby tę zagranicę robić. Kiedyś już były różne próby, później wróciliśmy tylko do Polski. Teraz znowu gdzieś tam mówimy, trochę chcieliśmy działać i potrzebowaliśmy tak mocno dostać po dupie, żeby tak szybko ruszyć. Dla mnie ekstra. Wiem, że tam będzie dużo rzeczy do dopracowania i że później będziemy musieli włożyć pracę, którą normalnie być może włożylibyśmy teraz wcześniej, ale cieszę się, że w ogóle ruszyliśmy, że idziemy do przodu, no i że idziemy w dobrym kierunku. To, że jest gorzej w pożyczkach, tak, no to powoduje poniekąd gdzieś tam, że jest lepiej w mikroleasingu, tak? I moja spółka mikroleasingowa, to już o tym, że mamy co miesiąc więcej klientów, więcej wniosków, to już jakby mógłbym tak nagrać i pewnie do końca roku dopuszczać, tak jest i tak pewnie będzie, dlatego że po prostu nie wykorzystujemy absolutnie w ogóle jakby potencjału, jaki jest w tym rynku, na to ze względu na finansowanie. Ale to, co się wydarzyło fajnego, to, że mamy jakby do połowy miesiąca właściwie osiągnąłem cel, który miałem wyznaczony na ten miesiąc, na miesiąc kwiecień i to też był pobicie wszystkich dotychczasowych rekordów. Także w pół miesiąca pobiliśmy rekordy, które były wcześniej przez cały miesiąc i to, co można powiedzieć w obecnej sytuacji, gdzie wiemy, że inflacja będzie kosmiczna, tak, że lokaty nigdy nie chroniły dobrze kapitału, ale teraz to jest w ogóle pozamiatane totalnie, no to wiele osób bankrutuje, wiele osób ma problemy finansowe, ale część osób, która ma pieniądze, i to już tam od kwot nie mówię, że to muszą być nie wiadomo jakie kwoty, mi akurat rzeczywiście fajnie było, że tam
całkiem solidne kwoty wpadły na konto, natomiast my już od 20 tysięcy złotych przyjmowaliśmy. Będziemy to też zmieniać, będziemy to zwiększać do 50 tysięcy złotych i to prawdopodobnie od czerwca już wejdzie, a później do 100, żeby nie mieć za dużo inwestorów, tylko właśnie takich osób, z którymi rzeczywiście dłużej jesteśmy w stanie pracować i po prostu taką strategię będziemy obierali. Tak? Natomiast teraz to, co chcę powiedzieć, to ci ludzie rozumieją, że ta inflacja jak idzie w górę, no to trzeba gdzieś dobrze zainwestować te pieniądze. Tak? I to, co jest w ogóle rewelacyjne dla mnie, to jest poziom zaufania, jaki dostałem i jak bardzo mój biznes i ja się obroniliśmy w stosunku do konkurencji, dlatego że część tych pieniędzy to są nasi obecni już inwestorzy. Czyli część osób, która już inwestowała, przyszła z dodatkową gotówką. Czyli każdy z nich inwestuje gdzieś jeszcze, tak? I mieli alternatywę, mieli ileś opcji, żeby gdzieś zainwestować pieniądze i przyszli do mnie i powiedzieli, że inwestują u mnie. No to jest coś, z czego jestem też dumny. To jest punkt kolejny, tak? Ale no jestem super zadowolony z tego. Widać, że te nasze relacje i przejrzystość i wszystko, co tutaj budujemy, tak? No to jest na takim poziomie, że jest ekstra. No ale przede wszystkim biznes sam się broni. To jest coś, co mnie napędza i cieszy. Kolejna rzecz, no to od miesiąca, prawie że miesiąca pracujemy nad sklepem internetowym i będę otwierał sklep internetowy. Na razie nie zdradzam tutaj żadnych szczegółów, ale będzie oficjalne takie otwarcie, będzie coś, co w Polsce, czego w Polsce jeszcze nie ma. Naprawdę, ja wiem, że to jest dumne to, co mówię, czy nie wiem, bezczelne może, tak, to co mówię, bo jest tyle sklepów różnych, ale tu naprawdę będzie taki model biznesowy w tym sklepie, że możemy naprawdę namieszać i będziemy go otwierali w przyszłym miesiącu, w sensie w maju, tak, więc tutaj trzymajcie mocno kciuki, jest masę pracy w to wkładanej i w tak trudnym czasie też, to o czym wam tyle razy tu na filmach różnych mówiłem, tak, żeby myśleć po prostu, szukać nowych różnych możliwości, one się pojawiają, one są, szukajcie po prostu. Moi klienci z doradztw, jak widzę, jakie rzeczy teraz robią, otwierają nowe biznesy, szukają różnych opcji. Jasne, czasami zwalniają, czasami czymś zamykają, ale po to, żeby gdzieś znaleźć lepsze opcje i nawzajem się super napędzamy. To, z czego jestem dumny, to jestem dumny z tego, że my tak szybko zareagowaliśmy. I były zarzuty w naszym kierunku, że my szybko się poddajemy, tak? Że my, dlaczego my nie walczymy? Natomiast my naprawdę bardzo szybko zadziałaliśmy i to nie jest kwestia tego, czy my się poddajemy, czy my walczymy, czy nie walczymy. My jak najbardziej walczymy, ale jako przedsiębiorca jestem odpowiedzialny. Wy jako przedsiębiorcy jesteście odpowiedzialni za to, za wasze firmy, za wasze biznesy. I to nie za to, żeby uratować 100% wszystkich ludzi, tak? Tylko żeby te biznesy przetrwały, tak? Żebyście wy jako przedsiębiorcy mogli dalej się rozwijać i wasze biznesy, żeby mogły się rozwijać, żeby były też bezpieczne. I wiem, że gdybyśmy nie podjęli tych kroków wtedy, a myśmy w ciągu tak naprawdę 2-3 dni podjęli prawie wszystkie działania, które były do zrobienia. Później jeszcze 2-3 dni, trochę takie można powiedzieć, coś, co wymagało więcej czasu, to robiliśmy, ale w czasie nie dłuższym niż tydzień załatwiliśmy wszystko, co było takiego negatywnego, złego, a później skupiliśmy się na biznesie. Wiem, jak dużo osób jeszcze czekało na drugą tarczę, trzecią tarczę, coś tam, że będzie dobrze, niedobrze. Nie mówię tu o osobach, które mają jakby zakaz od rządu, tak, fryzjerzy, kosmetyczki, wiele innych biznesów, że no, nie mogą działać tak, jak działają, ale mogą na przykład online coś zacząć robić i widzę tyle takich inicjatyw dobrych, że mówią, wow, być może nawet to zrobi więcej dobrego niż złego u części osób, ta obecna sytuacja. No i do czego zmierzałem? No i chciałem powiedzieć, że właśnie teraz tyle osób gdzieś tam szuka tych rozwiązań i daje radę i się rozwija. I my tak samo tutaj działamy. I teraz, jeżeli chodzi o tą naszą sytuację z tymi osobami, gdybyśmy wtedy nie podjęli tych kroków, to prawdopodobnie mielibyśmy w pewnym momencie gdzieś tam problemy płynnościowe. I mimo tego, że mieliśmy poduszki finansowe na dłuższy czas niż to, co już minęło, to jednak trzeba patrzeć na to tak, że my nie możemy się wystrzelać w 100%, bo co jeżeli ta sytuacja będzie trwała o miesiąc dłużej, tak? No my nie możemy do tego dopuścić, więc jakby dostosowaliśmy koszty do bieżących przychodów, a właściwie to do bieżących generacji, bo przychody, można powiedzieć, że koszty zostały nam jeszcze większe, ale przychody z poprzednich miesięcy jeszcze też spadają większe, ale teraz generacja jest mniejsza, więc my już na kolejny miesiąc musimy generować mniejsze koszty i do tego się dostosowaliśmy, no i to zrobiło robotę. Mielibyśmy problem, gdybyśmy od razu nie podjęli tych decyzji, a mamy teraz super szansę na to, żeby się jeszcze wybić i jeszcze bardziej iść do przodu, dlatego że cały ten czas poświęciliśmy na myślenie, na pracowanie, na działanie, a nie na jakby na lamentowanie czy jakby użalanie się. Oczywiście, że znam przykro, oczywiście, że szkoda nam jest, że z częścią osób trzeba było zakończyć. Pracujemy też w gorszych warunkach, no bo czy online po prostu, czy ta praca zdalna, zrezygnowaliśmy też z części lokalu, więc ogólnie są gorsze warunki, ale wszyscy, którzy zostali, to rozumieją i
ciśniemy i lecimy. Mam nadzieję, że też u osób, u których obniżyliśmy wynagrodzenie, no to gdzieś tam za miesiąc, dwa będziemy wracali. Nie mówię, że od razu wrócimy do tego, co było, ale gdzieś tam stopniowo, żebyśmy wracali, szczególnie tam, gdzie będzie dobrze, tak? I tam po prostu to się musi wydarzyć. Także no ja tutaj jestem super z tego dumny, że podjęliśmy te kroki. Ja wiem, jak to brzmi, wiem, że to może się wydawać, jak kurde, kokoszka, ty chamie, tak? Mówisz, że jesteś dumny z tego, że gdzieś tam stworzyliśmy ci gorsze warunki pracy, czy zwolnienie mieliście kogoś, ale jestem dumny z tego, że my uratowaliśmy firmę. Także ani jednej firmy nie zamykamy i że jednak większość osób nadal będzie miało to miejsce pracy. I mam nadzieję, i to jest dobry start do tego, żeby z powrotem wrócić do świetnych warunków, do dobrych wynagrodzeń i do tego, żeby z powrotem rekrutować ludzi, co już zaczyna się dziać. Bo już powiedziałem wam, że do emerytora rekrutujemy i rekrutujemy też do mikroleasingu, bo też tam już po prostu zaczyna się tak robić, no, że mimo tego, że pracujemy więcej, to po prostu nie wyrabiamy, więc no plus do tego sklepu jeszcze będziemy też rekrutowali, także będzie się działo, to będzie sklep internetowy, na razie nie stacjonarny, ale na to już też jest pomysł, śledźcie, obserwujcie i patrzcie, co można było zrobić lepiej i może to będzie takie znowu niefajne, że nie powiem o tym, co można było zrobić w tym miesiącu lepiej, ale ten miesiąc pokazał mi, ile rzeczy mogliśmy zrobić lepiej wcześniej. Razem należy do grupy mastermindowej, razem z innymi przedsiębiorcami, co tydzień teraz, wcześniej to było co dwa tygodnie, ale w obecnej sytuacji robimy to co tydzień, robimy sobie mastermind i rozmawiamy i zauważyliśmy, że każdy z nas miał niewykorzystane szanse w biznesie. W obecnej sytuacji wszystko dokręcamy po prostu na maksa, tak? Koszty tniemy, sprawdzamy, gdzie można było z czego zrezygnować. Dochody, znajdujemy jakieś luki, znajdujemy jakieś miejsca. Dotychczas nie był wykorzystywany w 100%. Myślę, że nadal nie jest w 100%. Ciężko jest wykorzystać dane, jakby wszystkie szanse w 100%, ale to, co widzę i to, jakie wyciągam lekcje teraz z tej sytuacji, to to, że było wiele miejsc, gdzie koszty były za duże, a przychody były za małe i gdzie można było dużo więcej rzeczy wykręcić, dużo więcej rzeczy zrobić. Nawet to widzę teraz po współpracach, które wcześniej były dostępne, a my ich nie braliśmy, teraz je znajdujemy nagle, tak? A one były dostępne cały czas, ale był dobrobyt, było dobrze, mieliśmy klientów, było gdzie wysyłać, czy to jako pośrednik, tak? Czy po prostu mieliśmy dostęp do tych osób i cały czas było po prostu w porządku, tak? Jak jest w porządku, to tam nie patrzysz, czy może być 10-20 razy lepiej, a należy tak patrzeć na to, bo w takich sytuacjach jak teraz, to żeby w ogóle była rentowność, to my musimy wykorzystać każdą możliwą sytuację i to czynimy. Tak mi się wydaje, mam nadzieję. Ale chcę ten stan umysłu właśnie, te szukanie, ten głód po prostu nowych kontaktów i kontraktów pozostawić na czasy dobre. I wtedy możemy skoczyć kilka razy wyżej. I mam nadzieję, że to jest tak nie tylko u mnie, ale i właśnie wśród innych przedsiębiorców, innych biznesach. Tym się dzielę jako moim takim przemyśleniem. No i na koniec plan na kolejny miesiąc. Na pewno chciałbym przynajmniej utrzymać wyniki, które są w Emediatorze. Na pewno chcę dwa kolejne kraje zrobić w Konfronterze, tam ekipa jest mocna, walczą bardzo mocno i wierzę, że to się uda, po prostu widzę, że to jest dobrze zaplanowane, że się uda. Myślę, że kancelaria będzie fajnie też szła do przodu i będzie się rozwijała, więc no tutaj to jest ok. W samej windykacji jesteśmy w trakcie dwóch ciekawych rozmów większych takich, więc możliwe, że będziemy mieli jakieś też większe zlecenia, a ja już tu wspominałem na tym kanale kiedyś, że pracuję nad portalem windykacyjnym, który miał być już chyba 4 miesiące temu zrobiony, ale nie był, nie jest zrobiony cały czas i myślę, że w tym miesiącu do tego wrócę. Nie obiecuję, że on powstanie już będzie w maju, no ale myślę, że wrócimy w maju do pracy nad nim, tak żeby gdzieś w okolicy czerwca, lipca rzeczywiście ten portal wystartował. Też mamy na to bardzo fajny pomysł, no ale jak widzicie, pomysłów jest dużo, pracy jest dużo, na pewno nie będziemy tego robili, dopóki nie ruszymy ze sklepem. I to jest, myślę, moja taka jedna z kluczowych rzeczy, która jest do zrobienia. Ten sklep będzie bardzo dla mnie ważny, muszę z nim wystartować i to chcę zrobić właśnie w maju. No i na pewno chcę utrzymać wyniki, które są, jeżeli chodzi o inwestorów z mikroleasingu, a jeżeli chodzi o klientów, to planuję ich jeszcze zwiększyć i dodatkowo planuję zwiększyć marżę na tym. Także tu widzę, że cały czas, mimo tego, że już mamy bardzo dobre dochody, tak, no to widzę, że stanie na rynku jest jeszcze większe, niż my jesteśmy w stanie zaspokoić, więc musimy tutaj popracować właśnie marżą. Jest taka możliwość póki co, więc będziemy po prostu w ten sposób nad tym pracowali. Takie plany i cele. Do zobaczenia jakby w tym cyklu za miesiąc. Ogólnie to tutaj wtorki, czwartki się widzimy, ale jestem bardzo ciekawy, sam jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Wracam też
i zaczynam działać bardzo mocno. Mamy opiekunkę dla dziecka. Widzieli, jeżeli tu śledzicie mnie regularnie, no to wiecie, wy w zeszłym miesiącu z rzeczy prywatnych to syn mi się urodził i to jest duża rzecz. Wymaga to ode mnie, od mojej żony, tak? Ale jest szczęście, jest radość. Natomiast to, co mówię, właśnie minęło około 2 tygodnie, to było takich bardziej rodzinnego czasu. Jasne, cały czas pracowałem, ale jednak to moje zaangażowanie plus cała ta praca zdalna była taka, gdzieś no, czas dla rodziny, radość, szczęście. Teraz bardzo mocno wracam z powrotem. Maj będzie bardzo mocno biznesowy dla mnie. Oczywiście będzie czas dla rodziny, ale dam radę bardzo mocno biznesowo, więc sam jestem ciekawy podsumowania maja, które będzie już za miesiąc. A teraz zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, zapraszam Was do innych moich mediów społecznościowych, no i zachęcam do oglądania tych odcinków, które już tutaj są na kanale i do zobaczenia kolejnego odcinku. Do zobaczenia.